Hejka, z tej strony Natalia, witam Cię w nowym filmiku na moim kanale. Na sam początek chciałabym życzyć wszystkim szczęśliwego nowego roku. Nie było mnie tu już chwilę, za co przepraszam. Chcę w tym roku postarać się tutaj Wam więcej materiałów wstawiać. Mimo, że bardzo to lubię robić, to nie ukrywam, że czasami brakuje mi czasu. Mam to jako postanowienie noworoczne, więc zobaczymy, postaram się. A dziś witam Was w filmiku, który jest na razie ostatnią częścią podobnych słówek oraz zwrotów. Jest w nim troszkę więcej słówek niż w poprzednich, więc dlatego może być troszkę dłuższy. Jeżeli nie widzieliście poprzednich, to zapraszam na nie i zapraszam do oglądania. Zaczynajmy. Pierwszymi słówkami są offentlig i officiell. Offentlig to znaczy publiczny. Det är en offentlig skola. Officiell to znaczy oficjalny. Slik var den officiella avgörelsen. Następnie mamy oso i osso. Oso oddzielnie można przetłumaczyć jako wtedy, a więc först hände vi dem och så drog vi ut. Złączone wymawiamy osso. Osso znaczy także. Han blev med han osso. Następnie mamy ovenfor i overfor. Ovenfor to znaczy powyżej. Det är nämnt ovenfor. Overfor to znaczy naprzeciwko. Huset mitt ligger overfor butiken. Następnie mamy podobny przykład do osso. Mamy overalt i overalt. Złączone overalt to znaczy wszędzie. Det var biler overalt. Overalt oddzielnie znaczy nad wszystko. Jag älskar dig overalt på jorden. Następnie mamy overbevise i overtale. Overbevise to jest przekonać, a overtale to jest namówić. Hun overbeviste mig om att hun hade rätt. Jag övertalade dem till att dra ut i helga. Jak pewnie słyszycie, wymawiając overtale, R znika. Jak już pewnie też zauważyliście, jest to dosyć taka częsta sytuacja, albowiem te R nie znika totalnie, tylko on jest wymawiany właśnie tak jak angielskie R w very. To jest takie R, bo możliwe, że dla niektórych z Was, jak ja to wymawiam, to naprawdę brzmi, jakby tego R tam nie było. Overtale. Ale posłuchajcie różnicy, jak to powiem bez R, to ja to powiem overtale. Więc jednak jakaś różnica jest, wydaje mi się, że to jest też kwestia osłuchania się i po prostu ćwiczenia, by to dobrze wymówić samemu. Następny przykład ma aż trzy odmiany, tak to nazwijmy. Overhude, overhude i overhude. You're not funny. I możecie na początku myśleć, że jestem crazy, że przedstawiam wam taki przykład, bo hello, tam się nic nie zmienia, to wszystko brzmi podobnie. I moja odpowiedź jest taka, że tak, to brzmi podobnie i wymawiamy to tak samo. Jak już wcześniej wspominałam, gdy są przypadki, gdzie słowo jest tak jakby złączone lub podzielone, przeważnie nie ma to większej różnicy w wymowie, co nie znaczy, że nie powinniśmy się nauczyć pisać poprawnie. Overhude, czyli złączone bez ty na końcu, to mogę Wam najprościej przetłumaczyć jako główna głowa. Po prostu ktoś, kto jest nad kimś. Han är familjens overhude. Następnie mamy złączone z ty na końcu overhude, bo tak to jest wymawiane, overhude. Przeważnie już też w zdaniu jest zawsze ikke, to znaczy w ogóle. Han får overhude ikke tillatelse. I mamy ostatnie overhude i to jest dosłownie nad głową. Den flöj overhude på mig. Następnie mamy center i centrum. Center to jest miejsce, w którym coś jest skoncentrowane, dlatego bardzo często używamy to z innym słowem przed. Butikcenter, hagecenter, bilcenter, försäkringscenter. Jag ska bara en kjapp tur inom köpcentret. Centrum to jest po prostu środek, ale to też może być tak jak u nas używane w śródmieście. Kan du lägga den i centrum? Czyli możesz go położyć na środek lub możesz go dać na środek, ale jest to bardzo rzadko używane, znacznie częściej używają po prostu mitten. Lägg den i mitten. Tutaj można też powiedzieć, że troszkę te E znika. One nie znika też tak kompletnie, ale
zamienia się powiedzmy w takie polskie y trochę. A gdy chcemy użyć słowa śródmieście, to możemy powiedzieć jaj, ar i centrum. Następnie i na koniec mamy sar i sali. Sar to będzie tak jakby dziwny, nietypowy. Det är en sar mening. W sali też słyszycie, że te r znika tak samo jak w poprzednim filmiku w halvåret. To jest bardzo podobny przykład. Sali jest używane tak jak nasze szczególnie, specjalnie. Jeżeli chciałbyś po norwesku powiedzieć nie był jakoś szczególnie duży lub nie był jakoś specjalnie duży, to powiesz den var ikke særlig stor. That's what she said! Gdy chodzi o słowo sali, to można je użyć jako nasze jasne. Wydaje mi się, że część z Was mieszkająca Norwegii na pewno napotkało taką odpowiedź od Norwega nie jeden raz, bądź jeżeli ktoś ogląda jakiekolwiek norweskie filmy, seriale, to jest tym dosyć częste. Wygląda to wtedy jakoś tak. Ja po prostu nie wierzę, że jestem zmuszona Wam stawiać jakieś acting skills. Sale. Sale. To jest używane jako nasze takie ta jasne, ta na pewno, no na pewno. Na tym kończymy dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jak zawsze zostawiajcie lajki, komentarze, włączajcie dzwoneczek, by być na bieżąco. Informuję jak w ostatnich filmikach, że dokument z zapisaną wymową jest dodany w opisie. Odnośnie komentarzy o lekcje bądź zajęcia ze mną, bo czasami się takie trafiają pod filmikami. Niedawno zaczęłam moje pierwsze prowadzić, mam już parę osób. Oczywiście ja to wszystko łączę z pracą, więc też nie chcę przyjmować nie wiadomo ile ludzi. Ale jeżeli jesteś zainteresowany, bądź chciałbyś spytać, skontaktować się o cokolwiek, moja skrzynka jest dla Was otwarta. Tylko prosiłabym Was o kontakt w wiadomościach poprzez stronę, a nie na moim prywatnym Facebooku. Bo te wiadomości też bardzo często trafiają do spamu i ja widzę je po prostu po tygodniach, to nie ma totalnie sensu. A więc z informacji to by było wszystko na dziś. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia, buźka. Pa, 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 pa.